Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu 11. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Dzisiaj KGHM Zagłębie Lubin podzieliło się punktami z Piastem Gliwice po wyniku 1-1. Na pierwszej części konferencji prasowej jest z nami szkoleniowiec Piasta, pan Aleksander Wukowicz. Panie trenerze, dobry wieczór i poproszę o pomeczowy komentarz. Dobry wieczór. Siódmy remis w naszym wykonaniu, także my się dzielimy punktami dosyć regularnie w tym sezonie. Myślę, że to drugi remis, na który nie mogę narzekać, gdzie mogę powiedzieć, że jest on sprawiedliwy z mojego punktu widzenia i nie taki, po którym my mamy prawo czuć jakiś wielki niedosyt. Graliśmy z dobrą drużyną, przegrywaliśmy po pierwszej połowie, której byliśmy drużyną, uważam, przeważającą, lepiej grającą w piłkę, ale jak w piłce bywa, kończyliśmy pierwszą połowę, w samej końcówce dostając bramkę na 1-0 po rzucie rożnym i jakby później trzeba było mocno pracować nad tym, żeby ten mecz odwrócić, przede wszystkim na początku nie przegrać. To się drużynie udało, stworzyliśmy przed tą bramką jeszcze jedną lepszą sytuację do tego, żeby zdobyć wyrównującą. Nie udało się za pierwszy raz, drugi raz, tak. I potem sama końcówka była, wydaje mi się, bardziej dla Zagłębia i tutaj ten punkt już z tego powodu bardzo szanujemy. Dziękuję bardzo, trenerze. Czy mają Państwo jakieś pytania? Bardzo proszę. Jacek Dziękiewicz, portal Piast.info. Panie trenerze, czy zmiana Kąciora za Kwiekuna była podyktowana względami taktycznymi, czy jakimś urazem? Nie było żadnego urazu, jeżeli chodzi o potrzebę zmiany, że tak powiem, przymusowej, to w przypadku Jorge Felixa, który zgłosił dolegliwości, ale też chyba nic poważnego. Pozostałe zmiany po prostu po to tylko, żeby wzmocnić drużynę, żeby jakby zwiększyć naszą szansę na zdobycie bramki. Mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, jest jeszcze od Karola. Nie słyszałem co prawda, co powiedział panie trenerze, natomiast chciałem dowiedzieć o tę pańską deklarację z ostatnim meczu. Mówił pan, że zależy panu na zwycięstwie z Widzewem bardzo, także nie będzie pan później jadł słodyczy przez miesiąc. Udaje się wytrwać? Za późno panu trafię, cały czas o tym mówiłem, tylko słodyczy. Tak, udaje się tak bezproblemowo na razie, także mam nadzieję, że powstrzymam ten potok do końca miesiąca bez problemu. Poza tym, kto to sprawdzi, prawda? Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo, trenerze. Dziękuję. Druga część konferencji prasowej po meczu KGHM Zagłębie Lubin Piast Gliwice. Jest z nami szkoleniowiec gospodarzy pan Waldemar Fornalik. Dobry wieczór, panie trenerze, i tradycyjnie poproszę o pomeczowy komentarz. Dobry wieczór. No na pewno z naszej perspektywy można to, na to spojrzeć w dwojaki sposób. Pierwszy to, że szkoda, że nie utrzymaliśmy tego wyniku. Taka jest prawda. Straciliśmy bramkę w sytuacji, której no, nie powinniśmy stracić. A z drugiej strony no, trzeba szanować ten punkt. Bo w pierwszej połowie Piast był zespołem lepszym, zespołem grającym lepiej w piłkę. My dopiero w końcówce kilka minut gdzieś przebudziliśmy się, no druga połowa już w naszym wykonaniu była lepsza. No, mieliśmy już więcej z gry, piłkę meczową można powiedzieć miał Mateusz Wdowiak, Franek Blach kapitalnie obronił jego uderzenie. No ale tak jak mówię, chyba ten remis żadnej z drużyn nie krzywdzi i tak jak mówię, no trzeba uszanować ten punkt z dobrze naprawdę grającą drużyną Piasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo, trenerze, zachęcam do zadawania pytań. Absencja dzisiaj w meczu Tomasza Pieńko była czym spowodowana? No Tomek Pieńko, wie pan, to jest młody człowiek, który też ma określoną ilość minut. Też po drodze był uraz stawu skokowego, stąd go nie było w Pucharze Polski. Wszedł z marszu, rozegrał mecz z Górnikiem Zabrze. No, było widać też, że no,
są zawodnicy, którzy są w lepszej dyspozycji, którzy mniej grali, o w ten sposób. No, ta liga się powoli rozkręca, nabieramy, wie pan, ilości tych minut, meczy. Mamy zawodników, których możemy zastąpić, dlatego go nie było. Bardzo proszę do mikrofonu, panie Robicie. Dziękuję. Mam jeszcze pytanie o Dawida Kurbinowskiego i jego powrót. Czy spodziewa się mieć go pan już po przerwie na reprezentację w pełni dyspozycji? Czy będzie w pełni dyspozycji, no to życie pokaże, tak? Natomiast... Chodziło mi o zdrowotnie. Tak, wie pan co, Dawid już 2 dni trenował. No, zastanawialiśmy się, czy go nie wziąć na parę minut, ale uznaliśmy, że to bez sensu po takiej przerwie. Nie chcieliśmy ryzykować jakiegoś większego urazu, ale myślę, że po przerwie tej reprezentacyjnej będzie już do dyspozycji. Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję za dzisiejszą konferencję i do zobaczenia na kolejnym.